Wojskowa asysta honorowa w składzie. Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin, którą dowodzi starszy chorąży sztabowy Rafał Palutkiewicz. A orkiestrę poprowadzi tambur major, młodszy chorąży Dominik Pytka. Poczuć sztandarowy dowodzony przez porucznika Jacka Zarzecznego oraz kompania honorowa pod dowództwem kapitana Dariusza Bilera. Poczuć sztandarowy i kompanię honorową wystawił batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Witamy poczty sztandarowe. Poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Skrobowie. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce. Poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych z Kamionki, Samoklęsk oraz Kozłówki. Poczet sztandarowy Fundacji Niepodległości. Szanowni zaproszeni goście, mieszkańcy gminy Kamionka, droga rodzino tych, którzy w owych dniach walczyli i ginęli za ojczyznę. Zebraliśmy się tu po to, aby uczcić tych, którzy 100 lat temu podjęli trud walki o Rzeczpospolitą, o wolność i prawa do samostanowienia jej mieszkańców. Ale czym była owa ta Rzeczpospolita dla tych chłopców, dla tych mężczyzn, którzy chwycili w tamtych dniach za broń? Nikt przecież z ówcześnie żyjących nie zasmakował życia w wolnej ojczyźnie. Co sprawiło, że ludzie nie chcieli żyć dłużej pod jarzmem ucisku zaborcy, przymuszeni do mówienia w języku, który nie był ich językiem. To niezachwiana wiara w to, że tak dłużej być nie może. Że Polska odrodzi się. Musi się odrodzić. Ale skąd w głowach Polaków tyle determinacji, że jeszcze po ponad stuletniej niewoli w szeregu nieudanych powstań wiara w wolną Polskę nie ustawała? To wszystko zasługa tych, którzy przekazywali sobie w podaniach, literaturze, piosenkach tradycje wielkiej i silnej Polski. Doceńmy dziś tych, którzy przez dziesiątki lat, narażając swoje życie, zdrowie, majątki, dbali o pamięć o ojczyźnie, pielęgnowali ją i przekazywali następnym pokoleniom. To dzięki nim na wiosnę 1915 roku w szeregi Legionów Polskich wstępowały całe rzesze młodych ludzi. Ludzi, których umysły przepojone były legendą o wolnej Polsce, ale ta legenda już niedługo miała się urzeczywistnić. Społeczeństwo było gotowe. Potrzebowało tylko przywódcy. I pojawił się on, Józef Piłsudski. Spośród szeregu mądrych, energicznych, doświadczonych dowódców wyróżniał się charyzmą i wizjonerstwem. Naród otrzymał przywódcę na miarę epoki, w zamian oferując mu żołnierzy, jakich pozazdrościć mogła każda armia ogarniętej wojną Europy.
Dzisiejszą uroczystość, stojąc tu przy tym pomniku, pragniemy wyrazić Tobie, Marszałku, najwyższe wyrazy podziękowania i dozgodnego szacunku, żeś przeprowadził tych chłopców, a z nimi i nas, Polaków, z niewoli do wolnej ojczyzny. To Tobie, Twoim żołnierzom, naród Polaków stawiał pomniki, dziękując za Twoje dzieła. Społeczeństwo Samokręsk i gminy Kamionka również oddawało Tobie cześć. Drodzy zebrani, czy wiecie, że opodal około 100 metrów stąd znajdował się wielki kopiec ziemny usypany przez mieszkańców w czynie społecznym kurci marszałka. Zlokalizowany został przy skrzyżowaniu dróg biegnących z Samokręsk w kierunku Bratnika w pobliżu nieistniejącego już folwarku Ożarów oraz dawnego gościńca podworskiego biegnącego z Pałacu Zamojskich w Kozówce do Samokręsk. Mimo wyczerpania wojną i wszechobecną biedą, w pierwszą rocznicę śmierci marszałka mieszkańcy porwali się na czyn, który w tamtych czasach wydawał się nierealny do osiągnięcia. Bez urządzeń technicznych ziemia transportowana była przez około kilometr, aby następnie na plecach, w workach lub w koszach wiplinowych wnosić ziemię na szczyt. Podstawę kopca stanowił trójkąt wysoki na 3 metry, zaś sam kopiec w kształcie ściętego stożka osiągnął wysokość 16 metrów, a średnica w podstawie wynosiła 20 metrów. Na budowę kopca zużyto ponad 16 tysięcy ton ziemi. Tak czcili Polacy legiony i Piłsudskiego przed laty. A jakie zadanie stawia przed nami historia dziś? My powinniśmy przede wszystkim czcić pamięć tych wielkich dni i tych wielkich ludzi, ale powinniśmy równie mocno dbać o przyszłość naszego kraju. I pytam się każdego z was, każdego z tu obecnych. Co ty możesz zrobić dla swojej ojczyzny, kiedy nie wymaga ona od ciebie daniny krwi? Droga młodzieży, drogie dzieci, wy powinniście sumiennie uczyć się i wykorzystywać możliwości, jaką daje ci wolna ojczyzna do rozwoju własnej osobowości ku chwale Wielkiej Polski. My ludzie w sile wieku, pracujący na dobrobyt naszego kraju, bądźmy dla siebie życzliwi, bo jeśli my nie będziemy szanować siebie nawzajem, nikt nie będzie nas szanował. Bądźmy odważni, pracujmy ciężko. Ojczyzna jest bogata bogactwem swoich obywateli. Drodzy kombatanci, weterani, dziadkowie, nie ustawajcie w przekazywaniu tego, co przynosicie dla Polski w swoich życiorysach. Dzielcie się nimi i ostrzegajcie młodsze pokolenie przed nieroztropnością i bezmyślnością. Kochani, za chwilę odsłonimy pomnik, który jest upamiętnieniem ważnych i wielkich czynów polskiego oręża, a też przestrogą dla następnych pokoleń. I wołam tu z tego miejsca na kolejne 100 lat. Wołam do każdego z was, niezależnie od wieku, wykształcenia, zawodu. Szanujcie Polskę, szanujcie każdego Polaka, bo ciężka praca dla Polski i jedność każdego z nas będą największym gwarantem naszej niepodległości. A dziś zwracam się do obecnej tu społeczności szkoły podstawowej w Samokręskach. Choć zawsze pamiętać będziemy o tym miejscu, to dziś oddamy wam w opiekę ten piękny pomnik. Szanujcie go i dbajcie o niego z takim zapałem, z jakim 100 lat temu młodzi Polacy walczyli o wizję przyszłej Polski. Bo oni mieli zaszczyt walczyć nie tylko o swoje marzenia, ale o marzenia ich ojców i ich dziadków. Chyba nie popełnię błędu, jeżeli rozpocznę słowami komendanta. Kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. To jest prawda. Szanowni Państwo, patrząc w prawo na tą drogę wiodącą do Bratnika, musimy pamiętać, że 100 lat temu, plus 2 miesiące, tutaj trwała walka pozycyjna. To była jedyna bitwa legionowa w 1915 roku na terenie powiatu lubartowskiego, o czym co nieco zapomniano. W tej walce padło 22 legionistów, którzy otrzymali tymczasowy pochówek w Kozłówce przy drodze do Nowodworu. Przeleżeli tam w oczekiwaniu na godny pochówek prawie 20 lat. W 1934 roku dokonano ekshumacji i przeniesiono ich na parafialny cmentarz do Lubartowa. I znów ślad o nich całkowicie zaginął. Nie było wiadomo, czy są pochowani
pod tym pomnikiem regionowym, który znajduje się na terenie cmentarza parafialnego w Lubartowie, czy obok pomnika i w ogóle co się z nimi stało. Rok 1989, 11 listopada, tam była wielka uroczystość i to mnie zmobilizowało do spojrzenia bardziej wnikliwego na ten pomnik. Tam jest napis, inskrypcja: legionistom poległym na terenie powiatu lubartowskiego w 1915 roku. Ta inskrypcja została naruszona i to nasunęło myśl, żeby właśnie tam znalazł się jakiś ślad po bitwie pod Samochlęckami i Kamionką. I to nasunęło myśl również, by rozpocząć działania w kierunku budowy jakiejś pamiątki patriotycznej na terenie Samokręsk, bo tutaj trwały właśnie najcięższe walki. Udało się. Wniosek został przyjęty na prezydium, na posiedzeniu Rady Gminy Kamionka i od tamtej pory, od ponad dwóch lat, powołany został komitet i zaczął działać. Było wiele trudności, było wiele zebrań, było wiele dyskusji na ten temat, gdzie to zlokalizować, jak to ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu, jak to się mówi, słowo stało się ciałem. Jest pomnik, proszę Państwa, i o tym musimy pamiętać. Ponadto, proszę Państwa, w Lubartowie na cmentarzu pojawiła się tablica. Tablica, która wymienia nazwiska tych 22 poległych właśnie tutaj na terenie gminy Kamionka. Pozwólcie Państwo, że jeszcze chcę dodać, że kiedy wstępowali kamionkowcy ochotnicy do pierwszej brygady i czwartego pułku, jednym z pierwszych był właśnie Melchior Adamczyk, który potem przeszedł cały szlak bojowy pod dowództwem Józefa Piłsudskiego aż do zakończenia wojny z bolszewikami. Tutaj na obecnej uroczystości znajduje się jego syn. I trzeba przyznać, że jabłko upada niedaleko od jabłoni. Tamten był patriotą, wstąpił do legionów, walczył z bolszewikami o nową Polskę. Ten zaś z kolei, jako młody chłopak, wstąpił do plutonu AK w Kamionce w ramach akcji Burza. Potem był w 14 Brygadzie Samodzielnej Artylerii Przeciwpancernej i z tą brygadą walczył z Niemcami i przeszedł cały szlak bojowy, powrócił zdrowy i cały. Chciałbym prosić poruczniku Ludwiku Adamczyk, pokażcie się. Szanowni Państwo, kończąc swoją skromną wypowiedź, chciałbym podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi z Lubartowa za pamięć o naszych padłych w tej bitwie legionistach, które wyraziły się piękną tablicą, jak również panu wójtowi z Kamionki, który cały czas interesował się pracami Komitetu Społecznego. I jak Państwo widzicie, wyszło to tak pięknie, jak teraz widzimy i oglądamy. Dziękuję pięknie. Thank you.
moja dosyć! To moja dosyć! W Oszarowie, nie istniejącym już folwarku położonym w okolicach Samoklęsk, w pamiętnych dniach Józef Piłsudski wydał sławetną odezwę do narodu polskiego, zagrzewającą do zrywu narodowego. O odczytanie tego rozkazu poproszę przewodniczącego Rady Gminy Kamionka, pana Sławomira Struskiego. Rozkaz marszałka na pierwszą rocznicę wojny, pożarów pod Kamionką i Lubartowem, 5 sierpnia 1915 roku. Żołnierze, rok temu z garścią mało ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym by brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów, ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, zabrakło szabli polskiej. Że szabla nasza była małą, że nie była godną wielkiego 20-milionowego narodu, nie nasza w tym wina. Nie stał za nami naród, nie mający odwagi spojrzeć olbrzymim wypadkom w oczy i oczekujący w biernej neutralności jakiejś dla siebie, od kogoś gwarancji. Żołnierze, poszliście za moim rozkazem bez wahania, bez chwili namysłu. Czy los wasz nie będzie podobnym do losu tylu poprzedzających nas pokoleń żołnierzy Polski? Poszliście, by stanąć w obronie, jeśli już na szczęście ojczyzny, to przynajmniej jej honoru. Rok minął. Wyrobił się z nas ten typ żołnierza, jakiego nie znała dotąd Polska. Nie brawura, nie błyskotka żołnierska stanowi najistotniejszą naszą cechę, lecz ten przedziwny spokój. Równowaga w pracy, bez względu na przeciwności, jakie nas spotykają. Z młodego chłopaka w naszej atmosferze wyrabia się szybko spokojny, równy, stary żołnierz, przygotowany na długą i żmudną pracę, nie spalający się jak słoma w pierwszym drobnym ogniu. Żołnierze i towarzysze broni, rok ciężkiej pracy minął. Pracy tak ciężkiej, tylu obstawionej przeszkodami, że gdy się obejrzymy na nią, dziw bierze, że istniejemy, że dawno już rodzime bory nie szemrzą po nas swej pieśni żałobnej, po nas, po polskich żołnierzach z wielkiej wojny 1914-1915 roku. I teraz, po roku wojny, jak w początku, jesteśmy tylko awangardą wojenną Polski, a także jej awangardą moralną, z umiejętnością zaryzykowania wszystkim, gdy ryzyko jest konieczne. Żołnierze, dziś po roku wojny i pracy smutno mi, że powinszować wam olbrzymich triumfów nie mogę, lecz dumny jestem, że dzisiaj z większym spokojem niż rok temu mogę do was jak onki zawołać. Chłopcy, naprzód, na śmierć, na życie, na zwycięstwo czy na klęski, idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Józef Piłsudski. Wołam żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, którzy pierwsi ruszyli szlakiem do niepodległości. Przywołuję do nas legionistów poległych w bitwach pod Laskami Anielinem, Mołotkowem, Krzywopłotami, Łowczówkiem, Kiribabą, Rafajłową, Konarami, Pakosławiem, Tarłowem, Raśną, Jastkowem i Kostiuchówką. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwał! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, komendancie 1 Brygady Legionów Polskich, który poprowadziłeś żołnierzy polskich do walki o wolność. Stań do apelu! Chwała bohaterom! Wołam żołnierzy 4 Pułku Piechoty, 1 Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, którzy od 4 do 7 sierpnia 1915 roku na terenie gminy Kamionka toczyli krwawy bój z wojskami rosyjskimi. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję do nas legionistów, którzy polegli za ojczyznę na ziemi kamionkowskiej, a wśród nich Jana Józefa Czopko, Stanisława Długosza, Jana Drzala, Juliana Kaczmarka, Karola Jana Kanciera, Jana Stanisława Kochanowskiego, Juliana Kochanowskiego, Henryka Kosiarkiewicza,
Leona Kuśniarza, Józefa Kwiecińskiego, Zenona Latawca, Jana Lelitowskiego, Michała Nikłę, Jana Sikorskiego, Tadeusza Smojkę, Stanisława Sokoła, Franciszka Sosińskiego, Józefa Stanelka, Stanisława Świerszcza, Jana Wojtkiewicza, Michała Zaziębę. Stańcie do apelu! Polegli na polu, wał! Wołam do nas wszystkich rodaków, poległych, zamordowanych, zmarłych z ran i zaginionych w drodze do wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Przybądźcie dziś na ziemię kamionkowską, by razem z nami stanąć do apelu pamięci i oddać cześć legionistom Józefa Piłsudskiego oraz wszystkim żołnierzom polskim, walczącym za ojczyznę. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Do was zwracam się, potomni. Nie zapomnijcie bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Niech ich postacie i heroiczne czyny, utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego, będą dla nas przykładem miłości do Polski. Poświęcone oraz ofiarą krwi i życia, złożone przez naszych rodaków, nie były daremne. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Salwa honorowa. Drogi selektor, ty marsz! Na ramię! Wróć! Do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwo! Salwo! Bezpiecz! Wróć! Na ramię! Wróć! Bezpiecz! Wróć! Drugi szereg! Na wprost! Wróć! Bravo! Watch!